Jakiekolwiek? Tak. Jakichkolwiek. Jan Matejko? Dawaj, jedziemy dalej. To gramy tak, Van Gogh. Hieronym Bosch. A czy macie jakiegoś to swego... To ten od pralek. Tak jest. Czy macie jakiegoś swego ulubionego malarza? Nie. Albrecht Dürer. Nie mam. To... No trochę tych obrazów widziałem, nie wiem, ulubionego. Ja, jakbym miał wybierać, nie wiem, Dali pewnie. Swoich ulubionych nie mam, ale znam kilku. Rembrandt, Monet, Picasso. Picasso. Kossak. Tak. Ładnie wyglądam? No znam tylko takiego jednego. No To jest materiał dla Centrum Sztuki Współczesnej. No bitwa była coś. No nie, Burwaldum. Czy mam, jeżeli chodzi o jakieś obrazy takie profesjonalne malarzy, to na pewno nie, typu, nie wiem, może z sieciówki, IKEA, ewentualnie Home and You, ale takich profesjonalnych obrazy malarzy, jakichś znanych, czy nawet mniej znanych, nie, na pewno nie. No i tak pójdę z tego najgorszego. Mam. Nie mam. Żadnego. Nie. U mnie kiedyś były słoneczniki Picassa. Znam słoneczniki Van Gogha. Może to coś innego, nie wiem, czy Picasso malował słoneczniki, ale nie jestem przekonany. O, Monę Lizę znam na przykład. No. To jest taki obraz faktycznie dość chyba popularny i znany, a poza tym to będzie ciężko. Jeden taki Martwa Natura, który dostałem po babci odziedziczony. No, to w zasadzie, czyli taka rodzinna pamiątka. Rodzinna pamiątka. Moje obrazy są wyjątkowe, bo malowane i tworzone przez moich rodzimych artystów, czyli z Wrocławia przez pana Przegockiego, bardzo znany artysta we Wrocławiu, a także moje rodziny. Sama jestem twórcą witraży. Mój teść, mój syn jest grafikiem komputerowym, a właściwie artystą 3D. Nie lubię kurzu. Miałem obraz takiego Jezusa. To jest taki obraz, który się często przewijał w różnych miejscach. Ja go widziałem nie tylko u siebie, ale na przykład też gdzieś tam w telewizji, kiedy w wiadomościach były na przykład przebitki od kogoś z domu. Taki Jezus modlący się w Ogrójcu, tak? To o to chodziło chyba? Nie, u mnie na pewno nie. Ja mam bardzo takie obskurne dosyć mieszkanie. U mnie w domu raczej... Bo mnie się wszystko podoba. Na czym to jest? Podejrzewam, że to są jakieś obrazki tematyczne, jakieś pejzaże, może coś na takiej zasadzie. Mam jakiś taki chyba dom ogołocony kulturalnie, nie wiem. Mam całą rodzinkę na ścianach. Wisiał nad stołem jadalnym. Słoneczniki gdzie wisiały? Bo to już dawno było. One wisiały w salonie. A co najważniejsze, podobają się moim gościom. Fajne obrazy. A ile tak mniej więcej pani tych obrazów posiada? Posiadam 130. Na ścianie naprzeciwko okna. Konkretnie w dużym pokoju. No, oryginały nie. Trudno, jeżeli bym wiedział w mojej świadomości, że to jest kopia, to na pewno by to było gdzieś w świadomości, niejasne, ale no... A teraz nie mam też za bardzo czasu, to bym coś znalazła. Ciekawszego. Na pewno byłoby się czym chwalić, ale nie jest to jakimś moim absolutnie wielkim marzeniem. Może byłoby fajnie, ale nie dążyłbym raczej do tego. Podejrzewam, że to nie jest jakaś ambitna sztuka, że właśnie reprodukcja czy coś takiego. Nigdy tak na dobrą sprawę nie zastanawiałem się, że mógłbym akurat mieć jakąś tam... No... Wiadomo, jakiś znany obraz i tak dalej, ale sądzę, żeby tu była jakaś różnica, natomiast no tylko tyle. Chyba, żeby nagle się rzeczywiście coś znalazło na strychu, odkopałbym jakieś zapomniane dzieło jakiegoś wielkiego malarza, to raczej bym tego nie sprzedał. Tak, to był Picasso, ale... Przy okazji może bym się tym zainteresował i dowiedział się, kto to był, kim on był, co robił, dlaczego malował. Tak z własnej inicjatywy czy coś, to nie, raczej nie interesuje się sztuką. Fajnie jest coś takiego mieć. I tyle mam do powiedzenia.